Raz, raz. W ćwiczeniach bierze udział jednostka Państwowej Straży Pożarnej z Legionowa. Pierwszy samochód pojazdowy. Ilość 4 osoby w zaledwie. Jako drugi zespół wspomagający samochód ciężki. ZOSP Legionowo. Załoga 6 ludzi. Oh,
tu. Zobaczcie. Jest groźna, to są tak zwane bojowe środki kierowcze. Zobaczcie jeszcze tu. Będziemy gasić ten samochód, ale już dość poszkodowany. Jeszcze tylko 30, a mam już tak zdjęcie. Proszę bardzo. Takie są przyjęte. My to nazywamy wszystko Warszawa. Nie wiem, co się działa matka, ale ostatnio się spodziewamy tak, wszystko Warszawa. Zobaczcie, widzicie już poszkodowaną, ma cały szereg. Takie specjalne uszkodzenie, bo ma to bardzo złamane kości, że ma to zakarpane kłono. Jeszcze przed wyjęciem z samochodu. Jedna poszkodowana ma jeszcze podniesione nogi, więc będziemy musieli wyciąć drzwi. Używane są teraz specjalne respiracze, aby dostać się do zawiasów. Thank you.
zostały wycięte po rozgrzewce, można łatwiej się dostać do poszkodowanych. Będziemy trzymać presję, żeby przeciąć. Nasza zasada jest jak najmniej ból, jak najmniejszy ból, żeby nie cierpiał poszkodowany. Poszkodowana osoba jest już na noszach. Zostają założone specjalne stabilizatory karku. Przyczepiane do deski. Proszę Państwa, poszkodowana już jest poza samochodem. Została zaopatrzona przed pogotowiem, przed przyjazdem pogotowia. Proszę Państwa, zaczął się palić samochód! Jej, dobrze, że nikogo nie było! Szybko! Ale bliskie oklaski! Ktoś nie chce zgasnąć. Wypędził mianę cały samochód. I teraz do działań powinna wchodzić policja. Tak? Dobrze, panie dowódco, już? Proszę się nie dać, to jest mydło w próbie.